Kuba Medek Wyborcza, Dorota Sawicka, Radio Białystok, mama Zosi, tutaj obecnej, Ania Bogowska, Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Białegostoku, Ula Schmidt, Kobietaria, stowarzyszenie, tak, które było też partnerem tej akcji, Karolina Poczykowska, OWO, też partner akcji, Bartosz Kuźniarz, UWB, i Damian Kucinowski. Damian po prostu. Fabryka bestsellerów. Fabryka bestsellerów i tato. Oczywiście to, co was wszystkich łączy, to to, że jesteście rodzicami całkiem małych dzieci. Słuchaj, bo będę mówić o różnicy. Tak. Dyplom i dostanie tabliczkę. Zdarzy się tutaj pana Rzecinetę i informację, że to jest laureat konkursu. I jeszcze ewentualnie jedno, która dostanie tylko i wyłącznie już dyplom w ramach i takie naklejki. Tak? No tak, znaczy formalnie jest tam wszystko, co ułatwia, no nie? Czyli jest kącik dla dzieciaków, jest taki bezkrizyjny, powiedziałbym. No nie ma przecież. Katarzyna Kruszewska, koordynator konkursu na miejsca przyjazne rodzicom i dzieciom. Tutaj wpada Dziecinada. Dzisiaj odbyła się narada kapituły konkursowej złożonej z 7 osób. To, co ich łączy, to, że są rodzicami, jednocześnie osobami też publicznymi i aktywnymi społecznie i zawodowo. I kapituła konkursowa wybrała zwycięzcę konkursu i wszystkie wyniki ogłosimy 20 kwietnia w środę o godzinie 14.